Także widzisz, w tym sądzie, tak? Coraz gorzej. Zaczyna dziać, coś się przegryza. Coś się zaczyna dziać, ale widzisz, Lidia, żeby łapać złodziei, co ukradli 50 miliardów, wywieźli, potem 150 w nocy, mówi Szydło, że zmarnotrawiliście 150 tam jeden, czy ile miliardów. Szkoła jazdy to już dawno bezpiecznie w tych krajach na kontach. No to więc są obostrzenia. Muszę ci powiedzieć, że nawet jak kupisz kartę do telefonu, to nie kupisz tak prędko drugiej, tylko jedną zarejestrowany numer. No ale jak ja chcesz doładowuję przez nazwę? Doładowanie to jest ten sam numer, ale gdy chcesz kupić kartę na jakikolwiek nowy numer, masz tego w kiosku od groma i trochę za 5 zł, a w Biedronce nawet kupisz za 4 zł. Dobrze, no to gdzie? Oni łapią złodziei i nie chcą wpuścić tych z bombami. To niby to jest dla dobra państwa, ale my będziemy latać jak kot z pęcherzem. Sąd rejonowy dla Warszawy, Pragi Południe. W Warszawie drugi Wydział Cywilny w sprawie wniosku WA o stwierdzenie nabycia spadku zgodnie z zarządzeniem z dnia 20 maja 2016, to było teraz, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych poprzez doręczenie informacji o źródłach swojego utrzymania, wysokości pobieranych świadczeń z OPS-u. No to przecież chyba na jednym już jest wykazany. To nie rozumieją oczywistych rzeczy, więc lepiej dać te zaświadczenie z OPS-u. No. Bo przypuszczam, jak nie dasz, to i tak do tego OPS-u pójdziesz. O wysokości pobieranych, to jak ja dam to zaświadczenie, to na tym zaświadczeniu automatycznie jest, ile ja dostaję. Ale możesz jeszcze coś pobierać, a tam na leki, na cokolwiek, możesz na Są tacy, co dostają jeszcze na obiad bonusy. Wskazania wysokości ponoszonych wydatków. To musisz się spytać, bo nie wiadomo, o jakie wydatki chodzi. O jakie wydatki chodzi? Czy jak on żył, że musiałeś, nie wiem, mu gacie kupić, czy buty, to nie wiem. Złożenia, ale ponoszonych wydatków, ale zaraz, zaraz. Ale czy moich tu i teraz, czy tamtych wtedy? No właśnie, więc to jest niedoprecyzowane. Niedoprecyzowane, także wiesz, głupoty w sądzie piszą. To napisało, co i proszę Państwa, to jest monitorowane, że w sądzie głupoty piszą. Zupełnie jak jakiś, ja nie wiem. Niesprecyzowane. Detektywistyczne dochodzenie. Nie, nie, to nawet nie jest detektywistyczne, bo to jest niesprecyzowane. No, ale właśnie to nie komedia, bo to jest farsa, bo to jest żałosne. Ale trudno jest. Złożenie informacji, z której wynika, że jest on osobą niepełnosprawną. No tak, to oni mogli tej informacji nie mieć tego jeszcze. Tego mogli nie mieć. Bo tam było napisane, że jest osobą niepełnosprawną. Ale to nieważne, tak? To każdy może sobie napisać. To jest duża firma. Ale wiesz, gdzie było pokazane, że jest osobą niepełnosprawną? Jak dotyczyło zwolnienia kosztów. Tam było. No ale może wiesz. Ale widzisz, ale że jeszcze się napisało w treści, że jest osobą niepełnosprawną, to oni się tego uczepili i opiać jeszcze jedno zaświadczenie. Ale słuchaj, być może tam to jest doczepione. Jednej teczki, no. A to będzie doczepione do drugiej teczki. No, no, no. Z tej pierwszej nie wyjmą do drugiej. Tak. Wiesz, że to z tej filmy mają klapki na oczach. No. Wejdź w ich, słuchaj, pojedynczy neuron, że oni ma tylko kukoka. Pomyślą pieniądze. No, no, no. Po prostu no. Nie jesteś w stanie przeskoczyć i głupawej mentalności. Ale się tyle kształcili, tyle się uczyli. A co z tego, jak już siedzą w tych sądach, wiesz, myszy i mózgi wygryzły, to oni... Tutaj do TOK FM przyszła baba jakaś i gadała populizmy. To więc ta Wielowiejska mówi, ale proszę pani, proszę nie powtarzać tego wielokrotnie, skoro wie pani, że to jest po prostu nieprawda i udowodniła jej szybciutko. To, proszę, ale proszę, proszę przestać, proszę, proszę tego nie... Proszę i tak konkretnie, bo ona na antenie mówi, to się powiela i tak samo tutaj z tym, wiesz, takie głupoty. Ale to w sądzie. No to więc, jeżeli chodzi o te groby pobielane, to im więcej człowiek się uczy, to tym mniej wie, co w tych grobach pobielanych jest. No bo tak, bo ciało Lenina może być zabalsamowanie, bo ciało Lenina może pięknie wyglądać, bo ciało Lenina pachnie i błyszczy. Byłam w tym
w mauzoleum, słuchajcie, on ma dosłownie we łbie jakąś świeczkę, bo ludzie ten łeb świeci jak żaruba z powodu. Ja nie wiem, jak to sobie ci zrobili, no, ale no. Dosłownie, słuchaj, to jest półmrok, warta z czterech stron, tylko można dookoła obejść, nie wolno się zatrzymać, no, boją się, że obejrzy ktoś życie, czy co. No, no. No i ten, on ma takie tu zapadnięte, bo wiadomo, że wnętrzności ten wyjęte i ręce to takie już, takie woskowe, no już na skórek schodzi i w ogóle ta twarz. Tak. Roką, on taki żółtawy i coś, no nie wiem, no musieli mu jakąś żarówkę ledową chyba włożyć. No, tak jakby ten klosz w łazience taki mleczny i świeci. No. Słuchajcie, jak człowiek wchodzi, to jest sobie szampo. Wygląda jak kosmita, no przecież powinni czeka pochować normalnie. Ale Jezus powiedział naukę o grobach powielanych do zwykłych ludzi. I teraz to sobie krzywdę robisz, że będziesz w te książki wpatrywała się, wnikała, studiowała, a tego co trzeba, to ty przed nosem nie masz. I tak ciebie Żyd w konia zrobi. Przed laty, tak. Słuchaj, dostałam się na międzywydziałowe studium doktoranckie religioznawstwa przy Wydziale Filozofii. Natomiast ojciec już miał zdiagnozowany nowotwór, ja to zrezygnowałam z tego. I zawsze pasjonowały różne religie i takie punkty styczne między jedną a drugą. No i? To pasjonowało. No i tak sobie przepływam pomiędzy tymi różnymi religiami. No, wczoraj miałam bardzo mądrą rozmowę z imamem. No. Fajny facet naprawdę, taki poszładany, bo prawdziwy kapłan. Z dobrym podejściem do człowieka. Z jaką mamą? Imam. Imam, z imamem. To z imamem, a nie z imamą. Ma on, powiedziała. Mi się polasowało. No i jak już tam dojechałam w tej kudaki, mi się siusiu zachciało, to wiadomo jak to ja. Więc parowałam do niego do kancelarii. Się pytam, czy mogę. No, tak, pani Bibio, bardzo proszę, pamięta pani, jak jeśli chodzi o toalety, to całą mapę w głowie, no i tego później, tak. Mówię, pan tak trochę siło słabła. No to ciasteczko, soczek jabłkowy. No, rozmawialiśmy bardzo, no. No jeszcze przyleciał taki trawnik Polak, który prowadzi biuro rachunkowe. No, mówi, o, tego, bo tam ma imię takie, ten sobie wybrał te kursa. I mówię, to ja z pana to nie jest, że w Bielacha musiał być, ja mówię tak, na nosa wyczuwam taką kurza, to mówię, pani się nie mówi, pani idzie, jestem ze szkulek, byłem z Chilem. No i się nawrócił? No, miałem problemy tam. Ale na tych Arabów, tak? Tak, mówi, że i tego, że tam się otarł gangi i tam za koniecznie wylewał, całe się popalało. Podejrzewam, że ludzie jak pojęcia zielonego o religii jakiejś, o Biblii swojej przynajmniej powinni mieć, nie mają, no to tak lecą, a to ale tu. Ale wiesz, no jeśli się facet wyprostował, wiesz, skończył studia. A to tu, a to tam. A kto wie, czy by, wiesz, w jakimś gangu, wiesz, nie ten... No to więc widzisz, no, mówię ci, że studia to... Stało, studia to nie religia. Jakąś ścieżką, która mu pasuje. No bo inny znajomy, no skłodawy, z kolei też na podobna droga, no to nawet im do Hery doszedł, jak był młody, no to on przeszedł na kierunek miejsc na koniecznictwa, też mu się podoba. No, można żadnych wyborów podejrzeć, więc Bóg jest jeden, to się każdy inaczej nazywa. Zresztą powiedziałam panu i mamowi, no. Nie powiedziałam nic obrazowo-liczego, zgodził się z moim poglądem. A jeśli chodzi o jakieś akcje protestacyjne? Mi się znowu polasowało, bo mówi, że ten koncert jest, ale się ten milenium Plaza pomyliło z Blue City. No i kurczę, harowałam tutaj, ale jak Rozorycki na piąte piętro, to się cholera coś nie tak, a tam wesele te wietnamskie, no i się pytają, czy pani jest od pana młodego, czy od panny młode. No w innym przypadku no, jakąś historię wymyśliła, ale tak sobie myślę, zabiskuś na oczy, to chyba nikt nie uwierzy, no to sobie darowała. I jak napisali pracownicy w swoim kolejnym mailu, jest zapowiedź, że go fizyka z jest taki dzień. No czasami są takie dni, że sporo pracowników strachowa jednak straci pracę.
Rzeczniczka geofizyki Kraków na moje pytania w tej sprawie odesłała mnie do rzecznika PGNiG jako właściciela spółki. 23 maja wysłałam więc do pana rzecznika pytania, ale do dziś nie dostałam odpowiedzi. A pytałam m.in. z ilu kontraktów geofizyka Kraków po zmianie zarządu się wycofała czy wycofuje, ile osób musiało wrócić do domu, na przykład z zagranicy, jakie są plany właściciela względem spółki i czy są planowane zwolnienia grupowe, ewentualnie ile osób i na jakich zasadach. Odpowiedzi jak na razie brak, na te odpowiedzi czekam i do tego tematu jeszcze powrócę w moim programie. Tyle w tej części programu, a przed nami skrót informacji Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa. Pokazali, że da się w Polsce zorganizować za czymś, a nie... A PGNiG to co to jest? Nagrodę Radio Tok FM za rok 2015 otrzymają... Czy to jest gaz, czy to jest energia? I koalicja organizacji pozarządowej za akcję na rzecz. Energia elektryczna. Nagroda szczególna, bo raczej jak potwarła to gazownia, a tak elektrownia to raczej nie. To dlatego mówię z góry. Jak na razie to dużo rzeczy podpada. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia. W miejscu kolizji tworzy się ogromny korek policji. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13:00. Zapraszam. Kuba szafowała działki, jak wchodzimy. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz zdobyć najnowsze technologie, możesz brać udział w konkursach. Robić to częściej. Witamy w wielkiej grze. Udało się! Dziękujemy za udział w konkursie. Prosimy spróbować. Czyli, że teraz za tej linii myśli to jest jakby większa jeszcze biurokracja, z tego wynika. Kup na przykład telewizor Panasonic 3D Ultra HD 55 cali TV Anywhere klasa B za 3799 zł tylko do 1 czerwca. Ale może to jest jedyna droga, żeby dojść z prawdy. A ja moja żona już od rana chodzi po śmierdzi, nie wchodzi w drogę. Taką dała mi przez drogę. Przecież nie ma słońca. Objawy menopauzy potrafią być dokuczliwe dla nas i otoczenia. Dlatego silniej po Duofen. Suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofen łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniają dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofen. Dostępny w aptece. Poczuj emocje z UPC. Teraz wszystkie najlepsze kanały sportowe. Możesz nagrywać aż 4 mecze jednocześnie. Korzystać z telewizji gdzie chcesz i na czym chcesz. I oglądać ponad 2000 filmów i seriali w cenie abonamentu. Test the best. Wypróbuj pakiet telewizja plus internet przez 30 dni za złotówkę. Zadzwoń 813-813-813. Odwiedź salon sprzedaży lub upc.pl. 813-813-813. UPC. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Nabieram chęci do życia. Zaczęłam się więcej ruszać. Zmieniłam kolor włosów. Jutro idę do kosmetyczki. A teraz czas zrobić coś dla wzmocnienia włosów po zimie i sięgnąć po skrzypowite. Skrzypowite 40+ z formułą młodości to połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny oraz kompleksu witamin dla genetycznie odżywionych włosów oraz młodego wyglądu skóry. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w edycji limitowanej z regeneracyjną maską do włosów w prezencie. Skrzypowita. Jesteś piękna. To się nawet oszukiwało. Kup koszulkę lub torbę z limitowanej edycji na Dzień Dziecka i pomóż 2000 podopiecznych Akademii Przyszłości siostrzanemu programowi Szlachetnej Paczki. Dochód ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczony na rozwój i edukację najmłodszych w społecznościach lokalnych. Pomóżmy dzieciom przejść od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Kup koszulkę lub torbę i podaruj dzieciom przyszłość, o jakiej marzą. Pozdrawiam, Kamila Szczewińska. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Maciej Rybus prawdopodobnie nie zagra na Euro 2016. Piłkarz ma poważny uraz barku. Jeszcze dziś odbędą się konsultacje z chirurgami. Rozpoczęła się kolejna tura negocjacji między protestującymi pielęgniarkami a dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka.
Sekretarz generalny NATO rozpoczyna jutro dwudniową wizytę w Polsce. Głównym tematem będą przygotowania do lipcowego szczytu sojuszu w Warszawie. Więcej informacji o 13:00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Problem. Moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka. Dzień dobry. Witam Państwa w drugiej części mojego programu. Dziękuję za wszystkie maile. W ubiegłym tygodniu mówiłam o tematyce przemocy w rodzinie i dostałam sporo informacji od Państwa właśnie w tej sprawie, właśnie w tym zakresie, także do tego tematu będę powracać. Chodzi o przemoc w rodzinach, chodzi o przemoc wobec dzieci, wobec mężczyzn, wobec kobiet. O, tak naprawdę ta problematyka jest bardzo szeroka. A już teraz ośrodek dla młodzieży uzależnionej między innymi od dopalaczy, ośrodek w Cholewiance koło Kazimierza Dolnego. Stowarzyszenie Powrót z U, które ten ośrodek prowadzi, od wielu miesięcy szukało nowej siedziby, bo obecny budynek nie spełnia norm bezpieczeństwa. Długo trwały poszukiwania, były z tym problemy, ale w końcu jest. Twój problem, moja sprawa. Dorota Tkaczyk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji Powrót z U w Cholewiance. Nowe miejsce już jest. To jest budynek w gminie Michów. Dzięki panu Jankowskiemu, wójtowi gminy Michów, ten budynek pozyskaliśmy. Mówię o tym, że dzięki niemu, bo mieliśmy wiele różnych lokalizacji i spotykaliśmy się z różnym odzewem władz samorządowych z danych terenów, raczej z negatywnym odbiorem. Natomiast pan wójt Jankowski naprawdę... Człowiek, który zna chyba istotę problemów młodego człowieka i zaoferował pomoc natychmiast. Co to jest za budynek? Budynek to jest po starej szkole w takiej wsi pod miastem Michów. Na ten moment rozmawialiśmy już z mieszkańcami. Duży budynek? Tej miejscowości. Budynek w porównaniu z tym, w którym jesteśmy teraz, to jest budynek dwa razy większy. Budynek oczywiście wymaga kapitalnego, generalnego remontu. I to będziemy robić. Co jest wokół? Piękne tereny. Sam teren szkoły jest naprawdę bardzo fajny, bo jest zadrzewiony, są tam, no tak jak wieś. Jak wieś, więc, no krótko mówiąc, jak wieś, więc te uroki takie wiejskie naprawdę bardzo fajne. Do naszej działalności myślę, że jak najbardziej teren bardzo odpowiedni. Zaczęła pani mówić o tym, że rozmawialiście już z mieszkańcami. No i właśnie, ja wiem o tym, że ta sprawa już jest przegłosowana przez kogo? Przez Radę Gminy? Sprawa już jest na tyle zakończona, że jest podpisana umowa z gminą Michów na dzierżawę tego budynku na następne 20 lat. Gmina jest gminą, wieś jest wsią. Jak sytuacja tutaj bezpośrednio w tej małej miejscowości, w której ten budynek się mieści, czyli ta szkoła była, mi się mieściła. Wiem, że tutaj właśnie było to spotkanie z mieszkańcami. Jaki odbiór i kto się spotkał z tymi mieszkańcami? To było spotkanie z mieszkańcami. Było tam kilka osób radnych z gminy Michów jako reprezentanci władz samorządowych. Byliśmy my kadrą ośrodka w Cholewiance i byli nasi wychowankowie, pacjenci z ośrodka w Cholewiance. Myślę, że to spotkanie wymagało ich obecności po to, żeby mieszkańcy tej wsi poznali, z kim będą mieli do czynienia, jakiego rodzaju są to dzieciaki, jakiego rodzaju jest to choroba. Przyjechały normalnie wyglądające, fajne dzieci, więc to już wzbudziło zaufanie mieszkańców wsi. Tak naprawdę hasło człowiek uzależniony, no to jest kiepskie hasło, więc ludzie mają się prawo tego bać. Natomiast po tym, jak poznali te dzieci, jak nasi podopieczni zaczęli opowiadać, na czym polega metoda, na czym polega ich terapia, to myślę, że wzbudziło to zaufanie ich. I no, wynik był, że tak powiem, po naszej stronie, czyli tam na około 30 osób, tylko z 5 osób nie wyraziło zgody. No, głosowanie oczywiście było tajne, nie wiem, jak kto nie wyraził zgody, natomiast myślę, że te osoby, które były przeciwne,
No mają prawo mieć jakieś tam lęki, niepokoje. Zawsze to hasło, że narkoman to jest to, czego się boimy. Jest się czego bawić, pani Doroto, z pani perspektywy Cholewianki, gdzie też obok was przecież są domy. Myślę, że nie ma się czego bać i tu najwięcej mieliby do powiedzenia mieszkańcy właśnie Cholewianki, gdzie na początku też były takie lęki, niepokoje i na temat samej narkomanii, istoty tej choroby też były lęki na temat HIV-AIDS, więc też ludzie mieli jakieś tam niepokoje, ale myślę, że wyposażenie w wiedzę mieszkańców to już sprawę załatwiło, bo powiedzieliśmy, na czym to polega. Oni to wszystko wysłuchali, przejęli do wiadomości. Nie bardzo wierzyli, ale 10 lat naszej działalności potwierdziło to, że nic się tam nie działo przez 10 lat. Pani Doroto, to jest tak, że my rozmawiałyśmy parę ładnych miesięcy temu, bo ta sprawa się ciągnie, no niejako w nieskończoność jak na razie. Zmieniały nam się władze, tak, bo wiemy, że jesteśmy po zmianie władz. Zmieniła się polityka, no i właśnie, na ile polityka ma wpływ na to, że stowarzyszenie w tą albo w tą stronę mogłoby pójść na znalezienie tego ośrodka, tego budynku, tego miejsca, na poszukiwania wcześniej innych budynków? Okazuje się, że no, polityka ma bardzo duży wpływ na to, co robimy. Zmiana opcji politycznej też miała wpływ na to. Wszystkie rozmowy rozpoczęte do tej pory przed wyborami zostały zakończone. Teraz od początku rozmawiamy. Pani Doroto, pani prezydentowa was odwiedziła. Tak, odwiedziła nas pani prezydentowa i mam bardzo taki pozytywny odbiór po tym spotkaniu. Osoba bardzo konkretna, osoba bardzo wiarygodna. Spotkała się z dziećmi, przede wszystkim przyjechała do młodzieży. No mamy tą wiedzę, że pani prezydentowa jest pedagogiem, więc naprawdę spotkanie wygląda tak, jak spotkanie pedagoga. Wiem, że w tej chwili potrzebujecie dużych pieniędzy na remont ośrodka, na remont budynku. Mówiła mi pani wcześniej, że w grę wchodzi kwota do 3 milionów złotych. Przy czym, żeby na przykład starać się o pieniądze unijne, rozumiem, że musicie mieć jakiś tam spory wkład własny, może nie tak duży, ale jednak. Jest szansa na pomoc? W tym momencie realizujemy właśnie wszystkie sprawy techniczne, takie wstępne, projektowe, które są potrzebne właśnie do składania wniosków, jeśli chodzi o projekty unijne. Krótko mówiąc, jeśli zadzieje się to, na pewno te projekty złożymy, to będziemy potrzebować środków własnych około 400 tysięcy, co jest dla stowarzyszenia kwotą ogromną. Natomiast musimy je pozyskać, gdzieś zdobyć, po to, żeby pozyskać te 3 miliony brakujące do wykonywania remontu kapitalnego. Nie jestem w stanie powiedzieć. Być może, że coś uda się zorganizować. Natomiast cały nacisk naszej działalności kładziemy jednak na to, żeby gdzieś pozyskać te pieniądze jako stowarzyszenie. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i mamy nadzieję, że w ten sposób, robiąc jakąś kampanię społeczną na temat dziecka uzależnionego, które w dalszym ciągu pozostaje dzieckiem i nie jest winne swojej chorobie, więc taką akcję będziemy próbowali robić i być może te 400 tysięcy zdobędziemy. Proszę państwa, pani Dorota mówiła o tym, że bardzo pomógł jej wójt gminy Michów, na terenie której jest stara szkoła i tam ma powstać właśnie ośrodek. Mówiła również o spotkaniu mieszkańców wsi z wychowankami, którzy opowiedzieli o sobie i o swoich przeżyciach. I to mieszkańców, którzy mieli duże obawy, przekonało, że warto młodzieży pomóc. Twój problem, moja sprawa. Janusz Jarkowski, wójt gminy Michów. Różne głosy słyszałem. I za, i przeciw. My też jesteśmy rozłącznym elementem tego życia w tym kraju, że młodzież no po prostu no, jest narażona na takie problemy i trzeba w jakiś sposób próbować szukać rozwiązań tego problemu. Nie ukrywam, że jeszcze pogłębiła się ta akceptacja społeczna po zebraniu w Wypnisze, gdzie pani dyrektor przywiozła swoich pensjonariuszy czy wychowanków, gdzie dzieci wręcz ze łzami w oczach prosiły, żeby mieszkańcy wyrazili zgodę i na tym zebraniu zostało przeprowadzone głosowanie i większość uczestników tego zebrania w zdecydowanej miażdżącej większości byli za z tym, że no może jeszcze warunkowali to też, że żeby budować drogę w Wypnisze wzdłuż byłej szkoły, w przyszłości ośrodka i w tej chwili już jest w trakcie przetarg i te 2 kilometry drogi zostanie w tym roku, w miesiącach letnich pobudowane. Panie wójcie, wiemy, że takich byłych szkół, czyli budynków po byłych szkołach jest dużo. Z czego wynika fakt, że one stoją puste, pana zdaniem? Tak jak na przykład w naszym przypadku. Ta szkoła w Wypnisze, ona służyła nie tylko dla dzieci z naszej gminy, ale z gminy Abramów. Wiadomo, że jak się zmniejszała ilość dzieci w szkołach, no czyli po prostu
to mówiąc demografia. Została już po prostu bardzo mała liczba uczniów. I żeśmy postanowili zlikwidować tą szkołę z tym, że żaden nauczyciel nie stracił pracy. Co to jest za budynek? Czy on jest duży? Czy on jest bardzo zniszczony? W jakim jest stanie? To jest budynek typowa tysiąclatka. Nic nie robienie z tym budynkiem, czyli żeby pozostawał w takim stanie w tej chwili, żeby nie był użytkowany, to w ciągu najbliższych kilku lat po prostu ulegnie on degradacji. Nadzór budowlany prawdopodobnie ani żaden architekt by się już nie podjął nawet zaprojektowania czy udzielenia zgody na przebudowę. Jak pan wraca do tego spotkania z dziećmi, bo to jest dosyć intrygujące, co mówiły te dzieci? Prosiły, miały łzy w oczach po prostu. To są osoby zdeterminowane, przecież nikt nikogo nie przymusza, że ma przebywać w tym ośrodku. Co się z tego wyrwać? Opowiadali o swoich przeżyciach, jak do tego dochodziło i tak dalej. Widać, że po prostu ci pensjonariusze, czy dzieci zagrożone, które mówiły, to po prostu wywarły olbrzymi wpływ na większość uczestników zebrania, że zagłosowali za. Nazywam się Elżbieta Szpitun. Jestem członkiem Rady Sołeckiej. Ja osobiście najpierw byłam może przerażona troszeczkę, bo nie znałam tych ludzi, tych dzieci, tej młodzieży. Jeszcze tak może nie dojrzałam, ale jak przemyślałam, to jednak spodobało mi się to. Spodobało się, bo jednak to jest nasza polska młodzież, szkoła niszczeje, młodzieży trzeba pomóc. A niech pani powie, bo wiem, że tutaj było u was spotkanie. Pani na nim była? Byłam na tym spotkaniu, owszem. I ja też głosowałam za tym, żeby szkoła jednak była wydzierżawiana. No te dzieci to mnie po prostu pozytywnie zaskoczyły, bo takie mądre, inteligentne te dzieci. Widać, że umiał się zachować i wypowiedzieć. Także tym dzieciom naprawdę trzeba pomóc i muszą mieć gdzieś ten ośrodek. To jest najważniejsze, że chcą się leczyć. A te pierwsze pani myśli, jak pani się dowiedziała, że ma tutaj powstać ten ośrodek? Złe były. Były złe myśli. Człowiek po prostu nie miał może do czynienia z taką młodzieżą, ale jak na żywo zobaczyło się tą młodzież, to takie ładne buzie, naprawdę. I mają swoje dramaty, swoje przeżycia. No i przecież to nie jest żadna łobuzeria, nie są to jacyś bandyci, prawda? Tylko nasza polska młodzież, której musimy pomóc, no niestety. A szkoła jest to piękny budynek, tutaj mieszkańcy stawiali. I w końcu niech służy komuś, czego ma po prostu niszczyć. I może jakieś takie życie będzie na tej wsi, żeby nie była taka martwa, jak ona jest. Bo jest taka, wyludnia się i tu i drogę mamy mieć i ten, może autobusy będą jeździły w końcu, bo i przecież rodzice będą przyjeżdżać do tych dzieci. Także w tej chwili pozytywnie myślę. Te dzieci panią ujęły? Bardzo, bardzo mnie dzieci ujęły, ta młodzież, naprawdę. Dusiło mnie trochę w gardle, takie miałam wyrzuty sumienia, że w ogóle tak mogłam myśleć. Bo przecież też mam dzieci, mam wnuki, a w każdej rodzinie nie ma tak, jak to wygląda pięknie na zdjęciu, tylko zawsze jest jakiś też dramat. Także nie ma mowy, żeby im nie pomóc. Nazywam się Janusz Gol, jestem sołtysem wsi Wypnicha. Większość mieszkańców to są ludzie samotni, starsi i po prostu obawiają się, że jak gdzieś tam wymknie się ktoś z tego ośrodka, to zanim namierzy jakieś kroki, no to będzie chodził po wsi, szukał przygód. Pan też ma takie obawy? Szczerze powiedziawszy, tak. Ewa Włodarczyk, radna gminy Michów. Tak jak do mnie się zwracali, to jedni byli owszem za, żeby się szkoła nie niszczała, nie wszystko to nie poszło w niwecz, nie doprowadzić do ruiny. Drudzy znowu się obawiali takich mieszkańców, że mogą być z nimi jakieś problemy. Ale większość zgodziła się przyjąć te dzieci tutaj. Pani była na tym spotkaniu? Tak, byłam na tym spotkaniu. No i właśnie, jakie wrażenie zrobiło na pani dzieci? Co mówiły? Co największe emocje wywołało? No chyba to, że one same chcą się leczyć, zrozumiały swój błąd i potrzebują pomocy dorosłych, żeby wyjść z tego nałogu i po prostu wrócić na dobrą drogę i być pożyteczni dla wszystkich, dla społeczeństwa. Mówiły tak od serca to, co myślały.
każdy swoją jakby sytuację przedstawiało. Także myślę, że mieszkańcy wysłuchali ich i to przekonało nasze to społeczeństwo, że nie ma potrzeby się obawiać na przykład. Pani Ewo, a na pani największe wrażenie, co zrobiło z tym wypowiedzi dzieci? Co pani pamięta do dziś? No właśnie to, że oni sobie po prostu nie poradzą sami, jak im nie przychylimy tego domu, nie sprawimy, żeby tu mieszkali, to, bo tam nie mają warunków już sanepid i inne służby, no odmownie, tak jakby im dali decyzję, że nie mogą tam mieszkać. To jeżeli tutaj albo gdziekolwiek nie znajdą miejsca, to po prostu sobie nie poradzą i ich życie, no nie wiem, wydaje mi się, że się skończy się tragicznie nawet, że to grozi nawet śmiercią, tak jak mówiły niektóre z tych dzieci. Ja byłem przeciw, ale większość się zgodziła. No to niech już tak będzie większością. No przecież wiadomo, że to zawsze jakieś tam ryzyko jest z tego związane, ale skoro się wszyscy zgodzili, no to już większość się nie liczy w takim wypadku. Czyli się przywiązuje do całej reszty. Ja nie mam nic przeciwko i większość mieszkańców też była za, żeby ten ośrodek tu powstał. To ruina się robi, niech lepiej ktoś by tu był. Obawy były? Były. Na pewno były na początku, ale jak pani dyrektorka przedstawiła, jak to ma wyglądać i wszystko, to myślę, że... Bo większość mieszkańców przed zebraniem była przeciwko. A po tym zebraniu jakoś wszyscy zmienili zdanie. Bo było głosowanie. Było głosowanie. I większość na tak? Tak, większość na tak była. Dlaczego pani zdaniem warto, żeby tutaj to powstało? Warto. Trzeba pomagać takiej młodzieży. Pogubiła się i moim zdaniem, że warto. Trzeba ich wyprowadzić. Jeśli tylko się da, to jestem za. A co dzieci mówią? Co zrobiło pani największe wrażenie? To chyba ten chłopczyk, co spowodował wypadek, chyba prawdopodobnie opowiadał, że on nie chce tak żyć, że on szuka właśnie pomocy i chciałby wyjść z tego po prostu. I była też dziewczynka, że każdy mówi, że to szkoła. To było takie fajne, że jednak coś chyba działa. Fajnie by było, jakby coś tu było. Bo ta miejscowość jest pięknie położona wśród tutaj pełno zieleni. Natomiast taka trochę... Ja jestem Martwa, właśnie. Chciałabym, żeby coś użyło. Trochę by było lepiej i dla wsi. I myślę, że coś by szosa może, bo tutaj walczą o drogę lepszą. Myślę, że może coś by ruszyło. Kto chciałby pomóc jakikolwiek sposób ośrodkowi dla uzależnionej młodzieży, warto zajrzeć na jego stronę w internecie www.u.pl. A ja już teraz zapraszam na skrót informacji Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa.